Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale Nowum Ortopedia. Kanale, na którym w prosty przystępny sposób opowiadamy o nowoczesnych technikach leczenia schorzeń narządu ruchu. Witają państwa Bartosz Paprota oraz mój dzisiejszy gość, Kacper Smoliński, piłkarz Pogoni oraz reprezentacji młodzieżowej Polski. Dzień dobry. W październiku zeszłego roku wykonałem u Kacpra zabieg anatomicznej rekonstrukcji hybrydowej więzadła krzyżowego przedniego. Przypomnij proszę naszym widzom, w jakich okolicznościach doszło do urazu. Stało się to podczas meczu Ekstraklasy w Krakowie, gdzie graliśmy z Wisłą. Zacząłem mecz na ławce rezerwowej, wszedłem, zagrałem niecałe 15 minut i niestety doznałem urazu, który mnie wykluczył na dalszą część sezonu. Jak wyglądały pierwsze godziny po urazie. Jak się czułeś, jakie, jakie miałeś dolegliwości jak wyglądała diagnostyka? No to moje pierwsze odczucie, to poczułem w kolanie takie dwa strzelenia. Niestety wbiegli fizjoterapeuci i pokazali w stronę ławki rezerwowych ten popularny młynek w piłce nożnej i jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że to może okazać się coś poważniejszego. Zostałem zniesiony na noszach. Podróż do, z Krakowa do Szczecina była dla mnie bardzo długa i wyczerpująca. Gdy wszedłem do autokaru, to od razu się skontaktowałem tutaj z doktorem, dostałem wskazówki. Do momentu urazu, Twoja kariera rozwijała się bardzo dobrze. Byłeś podstawowym młodzieżowcem w kadrze pogoni, byłeś regularnie powoływany do reprezentacji młodzieżowej Polski. Dla każdego piłkarza. Moment urazu, usłyszenie diagnozy, że jest uszkodzenie więzadła, że wiąże się to z zabiegiem operacyjnym, że będzie potrzebna długa rehabilitacja, jest to bardzo ciężki moment w karierze. Co poczułeś w momencie, kiedy, kiedy już wiedzieliśmy, że niestety więzadło jest zerwane i, i potrzebna będzie operacja i długa rehabilitacja? Szczerze, na początku do mnie to nie dochodziło, że będzie mnie czekać tak długa przerwa w piłce, i dopiero po zabiegu, gdy wróciłem do domu i miałem chwilę takich przemyśleń, no to wtedy do mnie dotarło, że będzie bardzo długa przerwa, długa rehabilitacja, ciężka praca, i co straciłem, bo miałem zaledwie tydzień później po meczu czy dwa tygodnie jechać na kadrę, grać mecz w kadrze polskiej, reprezentować biało-czerwone barwy, i to później do mnie dotarło, i chwilę tego zwątpienia, załamania było, że. Że odczułem to i potrzebowałem, że tak powiem, dużego wsparcia, które otrzymałem od rodziny, od znajomych, od trenerów, od bliskiej, bliskich mi osób, także na pewno to mi dużo pomogło. Wspólnie e, rozmawialiśmy po urazie, jeszcze, jeszcze przed zabiegiem, o, o różnych metodach leczenia e, zerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Podjęliśmy decyzję o tej metodzie hybrydowej rekonstrukcji. E, co pomogło Ci właśnie w podjęciu decyzji o wyborze e, takiego sposobu leczenia? Szczerze, no to dużo o tym nie wiedziałem, jakie są sposoby leczenia tego typu urazu. Zaufałem w stu tutaj doktorowi, z czego bardzo jestem wdzięczny i dziękuję. Dziękuję bardzo za zaufanie. Także mało wiedziałem na ten temat, też się dowiadywałem od chłopaków. Doktor dużo osób tutaj z Pogoni, którzy byli kontuzjowani, także operował. Także miałem w stu zaufanie do doktora i po Podejmowałem decyzję razem z doktorem. Dziękuję bardzo za zaufanie. E, powiedz, jak, wyglądały, jak wyglądał czas w klinice i e, jakie były pierwsze godziny po, po, po zabiegu? Jak się czułeś? Czy miałeś duże dolegliwości bólowe? Kiedy pierwszy raz e, wstałeś, zrobiłeś pierwsze kroki? Pamiętam, jak jechałem do kliniki, no to bardzo się stresowałem, bo nie wiedziałem czego się spodziewać, ale ta cała otoczka, która tam jest na wysokim poziomie, yy... Spowodowała to, że ten stres zszedł na drugi plan, i pielęg pani pielęgniarki, pan doktor, lekarz yy, byli bardzo, bardzo milnie nastawieni, pomogli mi, także ten stres na pewno odszedł na drugi plan, a cała ta otoczka po zabiegu, no to czułem się, czułem, czułem na pewno ból w kolanie po zabiegu, gdy znieczulenie puściło, czułem ból. Pamiętam, że dostałem leki przeciwbólowe. Na początku było, było ciężko, ale, ale wiedziałem, że z czasem na pewno, to, na pewno to puści. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak e, powiedziałeś wcześniej, że, że moment kontuzji i operacji dla, dla sportowca jest to bardzo ciężki moment. Czy miałeś w ogóle jakieś obawy przed zabiegiem? Ehm przed właśnie rehabilitacją, przed tym długim okresem rehabilitacji, czy czego się bałeś? Obaw może nie miałem, bo zostałem uświadomiony, jak to wszystko będzie wyglądać właśnie przez doktora czy przez kolegów z drużyny. Także obawów nie miałem bardziej było to związane ze stresem, jak to będzie wyglądać podczas zabiegu, jak moje ciało będzie reagować, czy będę coś odczuwać. Także bardziej to było związane ze stresem, ale obaw no to cały czas byłem pozytywnie nastawiony i myślę, że to też miało duże znaczenie, że pozytywnie myślałem, była cały czas pozytywna myśl. Jak wyglądała rehabilitacja? Kiedy rozpocząłeś rehabilitację? W tym pierwszym okresie pooperacyjnym ile, jak długo w ciągu dnia jej poświęcałeś? Pamiętam, że zabieg miałem w czwartek i jeszcze tego samego dnia wieczorem szedł do mnie rehabilitant, tutaj znowu mortopedia, Mariusz. Poznałem go i pokazał mi, jak stawiać pierwsze kroki o kulach. Dużo mi to pomogło, bo była to dla mnie nowość po zabiegu. Na drugi dzień, gdy wróciłem do domu rano, jeszcze po czasie się spotkałem z doktorem. Doktor chciał mnie zobaczyć, jak kolano się zachowuje po, po dobie, po zabiegu. I w poniedziałek tutaj trafiłem do nową ortopedii, do fizjoterapeutki Zosi, zostałem poinformowany, jak będzie wyglądać rehabilitacja. Przez jaki czas będziemy się spotykać? Pierwszy okres e, po operacji to jest taki okres e, około dwóch tygodni, gdzie głównie walczymy z obrzękiem, e, z tą fazą zapalną po, po zabiegu. I właśnie ten pierwszy okres jest to okres, e, gdzie jeszcze te ćwiczenia nie są tak bardzo intensywne. E, powiedz mi, e, bo często pacjenci po e, tego typu zabiegach pytają, kiedy można normalnie chodzić, kiedy będę mógł jeździć na rowerku stacjonarnym, kiedy będę mógł biegać. No i oczywiście najważniejsze pytanie, kiedy, kiedy wrócę do uprawiania sportu, kiedy wrócę na boisko. Czy pamiętasz, e, czas tych takich, e, umownie mówiąc kamieni, milowych rehabilitacji, e, w którym momencie robiłeś właśnie, e, zacząłeś jeździć na rowerze, zacząłeś, zacząłeś biegać. U mnie to wyglądało tak, że tylko kiedy było to zgięcie, które pozwalało mi wsiąść tutaj na rowerek stacjonarny, no to od razu z Osią jeździliśmy. Wiadomo na początku ta jazda nie była zbyt płynna, no bo te zgięcie nie było jeszcze pełne, także do momentu, kiedy. Yy, te zgięcie było yy, na tyle wystarczające, że mogłem wsiąść na rowerek, no to jeździłem. Czyli mniej więcej to było po 4 tygodniach, 6 tygodniach, czy wcześniej? Yy, można to liczyć. Myślę, że w okolicach już 3-4 tygodni mhm. powoli wsiadałem na rowerek. A jeśli chodzi o bieganie na bieżni tutaj, no to, to już zdecydowanie troszeczkę więcej czasu potrzebowaliśmy, bo to było około 15-16 tygodni, około 4 miesiąca wszedłem na bieżnię, gdzie już mogłem biegać bez, bez żadnego bólu. Po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, rehabilitacja to jest tak naprawdę kilka etapów. Pierwszym etapem to jest właśnie ta, ta przeciwdziałanie fazie zapalnej, potem druga faza to jest przywracanie sprawności stawu, odzyskiwanie zakresu ruchu, odbudowa siły mięśniowej. Powiedz naszym widzom, czy Zakończenie rehabilitacji tutaj u nas w naszym ośrodku nową ortopedia było równoznaczne z tym, że wyszedłeś na boisko, czy musiałeś jeszcze coś zrobić? Miałem wykonywane testy na maszynie Biodex, które maszyna, która pokazuje siłę mięśni w porównaniu jednej nogi do drugiej, i te wyniki. Na początku wiadomo, poz pozwoliły mi wrócić do treningów indywidualnych, ale nie do treningów z drużyną, także trenowałem jeszcze niecałe dwa miesiące w treningach indywidualnych z fizjoterapeutą na pogoni i jest... miałem regularnie przeprowadzane co dwa, trzy tygodnie testy w Biodex i po czasie ten test Biodex był tak zadowalający, że dostałem zgody od doktora na powrót do treningów z drużyną. To jest właśnie bardzo ważne, że zakończenie rehabilitacji... A... Tutaj u nas w ośrodku wcale nie oznacza, że pacjent piłkarz jest gotowy do tego, żeby rozpocząć treningi z drużyną, żeby wejść w tryb meczowy. Zakończenie rehabilitacji umożliwia rozpoczęcie tzw. treningu motorycznego i wykonywanie ćwiczeń, i przygotowywanie się już do konkretnej dyscypliny sportu. I tak jak Kacper e, powiedziałeś, jest to bardzo ważny moment, w którym też musimy monitorować e, i siłę mięśniową, i wytrzymałość mięśniową oraz wydolność organizmu, żeby w maksymalnie bezpiecznym, e, bezpieczny sposób powiedzieć, że tak, to jest ten moment, kiedy możemy zakończyć e, cały proces leczenia i, i pozwolić Ci na powrót do grania. Po siedmiu miesiącach od zabiegu powróciłeś do treningu z drużyną. Czy w jakiś sposób odczuwasz operowane kolano? Czy czegoś się obawiasz? Czy masz jakieś dolegliwości? Nie, żadnych obaw nie mam, także tak jak mówiłem, że wszystko to co w głowie się działo, no to starałem się wyrzucić i tak jest do tej pory. Na dzień dzisiejszy rozegrałem dwa mecze w zespole rezerw. Po meczu bardzo dobrze się czułem. Kolano inaczej niż zwykle nie reagowało, także, także dobrze się czułem i nie czuję żadnych dolegliwości. Co mógłbyś przekazać naszym pacjentom e, lub osobom, które doznały takiego samego urazu jak Ty? Hmm, podejrzewam, że mają pewne obawy, ale. Przede wszystkim chciałbym ich uspokoić, że tutaj mają jedną z lepszych opiek w Polsce pod względem doktora, tutaj właśnie Paproty, czy innych doktorów, znowu Ortopedia. Także wszystko jest na najwyższym poziomie. I przede wszystkim chciałbym życzyć, żeby ta osoba, która będzie miała zabieg, żeby była wytrzymała, bo wiemy, z czym się wiąże ten zabieg, jak długa jest rehabilitacja, ale tutaj fizjoterapeuci są na najwyższym poziomie i wszystko będę robić, żeby ta osoba wróciła do normalnego funkcjonowania. Podsumowując, Kacper przeszedł zabieg e, rekonstrukcji anatomicznej hybrydowej więzadła krzyżowego przedniego. Jest to technika, która polega na anatomicznym odtworzeniu więzadła i ułożeniu przeszczepów w taki sposób, aby odtworzyć stabilność rotacyjną oraz stabilność płaszczyzny strzałkowej przód-tył. Natomiast metoda hybrydowa wzmacnia przeszczep i pozwala na szybszą e, i krótszą rehabilitację. Kacper jest również przykładem, że po uszkodzeniu więzadła, po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego i przy zastosowaniu tej techniki można wrócić do profesjonalnego uprawiania sportu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci, żebyś w przyszłym sezonie... Był podstawowym e, zawodnikiem w jedenastce pogoni, e, żebyśmy walczyli o jak najwyższe cele i oczywiście jak najwięcej powołań do reprezentacji Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.